Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ostatnio na Podkarpaciu zdarzyło się coś takiego fajnego. W styczniu, że były 4 dni słoneczne, no prawie bezchmurne były 4 dni, czyli 17, 18, 19 i 20 stycznia. No i ja swoim, że tak powiem, swoją ciekawością musiałem rozłożyć te dni na części pierwsze i sprawdzić, ile z fotowoltaiki, ile z sieci pobrałem, ile z magazynów energii pobrałem, ile w ogóle poszło energii, co mi poszło na ogrzewanie pompami ciepła, co na elektryka, co na cały dom. Także tutaj mam to rozbite, że tak powiem, na drobne z tych 4 fajnych dni, bo naprawdę fajnie się patrzyło, to słoneczko świeci przez 4 dni, a nie dalej czarobury i ponura jak teraz. Ale może od początku, z czym mamy do czynienia? Słuchajcie, u mnie jest układ na razie taki, że mamy solar tracker, 5-kilowatowego solar trackera na panelach bifacjalnych, spiętego z falownikiem hybrydowym SOFAR i do tego magazyn hybrydowy SOFARA 10 kWh. Druga instalacja to jest solar tracker 385 kW, spięty razem z instalacją na południowy wschód 24 kW. Podpięte poddaje 12-kilowatowego DA niskonapięciowego. Tu jest wysokonapięciowy falownik i magazyn energii. Tu jest DA niskonapięciowy i 30 kWh magazyn energii. Tutaj na razie ten temat jest, że tak powiem, wyłączony. Przejdźmy na zewnątrz i do wewnątrz jeszcze, jak to wygląda faktycznie. Tutaj mamy dwa solar trackery. 385 kW, który obrót robił, że tak powiem, 90 stopni. 5-kilowatowy też obrót robił 90 stopni. No, na więcej na razie nie ma tego słoneczka. Tutaj mamy południowy wschód 20 stopni. 55 stopni instalację 2,4 kW. Pompa ciepła też jest uwzględniona w tym rozliczeniu, podsumowaniu, no bo ona jednak zużywa energię na ogrzewanie domu. Oczywiście ta pompa ciepła ogrzeje dom poprzez grzejniki stałym parametrem 35 stopni. No i też jest uwzględniony w tym temacie auto elektryczne. Także falownik wysokonapięciowy, magazyn energii 10 kWh. Ja tu jeszcze mam magazyn energii cieplnej, bufor 900 litrów, tylko że bufora nie mam opomiarowanego w ten sposób, żeby wiedzieć, że z kolektorów mam tej energii podciągniętej. CW mnie nie interesowało, CW było nagrzane jeszcze na 2 dni, że tak powiem. Później dopiero dzisiaj rano się pompa ciepła do CW uruchomiła, tak to wystarczyło z kolektorów. No i przy okazji też kolektory delikatnie też wspomagają centralne ogrzewanie. Przy okazji układ domu, jaki jest metraż, czym jest tutaj konkretnie ogrzewane. No i słuchajcie, finał daje 12-kilowatowy niskonapięciowy i tutaj mamy magazyn energii składający się z różnorakich baterii LiFePO 4 od 51 V poprzez 26 i 25,6 aż po 12,8. To wszystko jest spięte w układ. Każdy układ ma 51,2 V i 100 amperogodzin. Razem daje nam to 30 kWh. No i dobra. O co tu kaman? Mamy tak. Mamy 4 dni. Każdy dzień tutaj, o, zobaczcie, jest rozbity. Tutaj jest u góry. W każdym tym słupeczku będzie to, co jest DE, a na dole to, co jest SOFARA. Także prościej to na to patrzeć. I tak, słuchajcie, produkcja to jest całkowita, tutaj sobie może zobaczyć, ile było z jednego, z drugiego. Całkowita produkcja to jest 184,5 kWh na 4 dni. Co tutaj mamy 11,25 kW w tych wszystkich instalacjach. No i tak, to co najważniejsze. Zużycie na te 4 dni to jest 225 kWh, co na jedną 100% całości. Z sieci pobrałem 69,2 kWh, co daje nam 31% pobranej energii z sieci. Jeszcze musiałem pobrać, no. Jednak mimo takiego słonecznego dnia i na takie zużycie brakło tej energii. Lecimy dalej. Autokonsumpcja, czyli co z paneli się udało bezpośrednio wyciągnąć. Mimo tego, że świeciło słońce, ale nie zawsze używamy tego wszystkiego na bieżąco. 30% udało się wyciągnąć z paneli, dokładnie 29%.
A z magazynów energii, zobaczcie, udało się wyciągnąć 40%. Tutaj sobie można zobaczyć, jaki jest udział magazynu energii 10 kWh, a jaki jest udział magazynu energii 30 kWh. No i niestety dziesiątka jest też przez to ograniczona, że jest mało pod niego obciążeń podłączonych, a tylko auto elektryczne jest z niego ładowane. Ale jednak jakby nie było, 40% całości to jest magazyn energii i to już pokazuje, że bardzo fajnie to się spina, bo tutaj mamy 69% udziału własnego, 31% tylko z sieci przy takim zużyciu. Wystarczy tylko, żebym na przykład nie ładował auto elektrycznego. Tu mamy ile? 69 kWh. Wystarczy, żebym auto elektrycznego nie ładował i już by udział z sieci spadł i to o wiele. Ale jednak mam elektryka i go ładuję, także ogólnie z całego tego zużycia 225 kWh pompa ciepła wciągnęła 115 kWh, co jest połową całości, tak też 51%. Auto elektryczne wciągnęło 19%, no i reszta to jest to, co się w domu działo. 67 kWh to jest 30%, także widzicie, jak jest to wszystko rozbite. Ile by trzeba było jeszcze tej fotowoltaiki dołożyć. U mnie finalnie dojdzie jeszcze około, jak tutaj będę miał 3, tam 10, 4, no na dzień dzisiejszy około 20 kWh mam zamiar dołożyć. Tylko że to będzie dalej układ albo południowy wschód, tylko na ścianie będzie, a drugie to będzie południowy zachód i na dachu, a to co jest, to zostaje. Także już by to jakoś inaczej wyglądało. Oczywiście cały miesiąc zupełnie inaczej wygląda i wygląda kiepsko i do dupy, bo pogoda jest kiepska i do dupy i czasem właśnie wyjdzie tego troszeczkę słońca i no uśmiech na twarzy się pojawi. A całościowo rocznie wygląda to jeszcze inaczej. Jak na razie bawiąc się magazynami energii tak na 50%, udało mi się przy zużyciu 14 tysięcy kWh na rok, nawet 14700, z sieci pobrać tylko 40% tej całej energii, także już jest dobrze. Planuję, jak to wszystko rozbuduję, z sieci pobierać około 20-25%, nie więcej. To wszystko zależy od zim. A jeśli jeszcze do bufora zostanie pies, wyłączony pies zgazowujący drewno albo coś związane, wszystko związane z drewnem tak naprawdę, jakiejś innej klasy do bufora dopięty, to powiem wam, zimę mogę zamknąć z bardzo małym poborem z sieci, tylko wyłącznie na, no, znaczy nie małym, bo na elektryka przynajmniej z 500 kWh, na dom mi też idzie około 300 kWh, także no w 1000 z twami w zimę 1500 może mi się zmieścił, jeśli bym opalał drzewem i to już by było bardzo fajnie. Także tak to wygląda, lubię takie rozbijanie na drobne. Dla mnie to ciekawostka, dla was też ciekawostka, porównanie, jak to działa, z czym to się je i dlaczego tak, a nie inaczej, można sobie porównać. Także tak to wygląda, nie ma co przedłużać, robić długiego filmu, także z tej strony mojej szczęścia, zdrowia, pomyślności lecimy z tematem dalej, bo powiem wam, jedzie do mnie bardzo fajny temat, którego się w ogóle nie spodziewałem, a coś ciekawego z niego wyjdzie, także szczęścia, zdrowia.